Siemanko, ryby, jedziemy na ryby, wędkarstwo z Edkiem. Dzisiaj odcinek z mojego skromnego pokoika wędkarskiego, a w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać, co zrobić z Ochotką i Jokersem po zimowym wędkowaniu. Jednym ten Jokers i Ochotka zostaje, innym nie zostaje. Tym, co zostaje albo chcą zrobić po prostu sobie taki produkt, jak ja Wam dziś pokażę na filmie, zapraszam Was do oglądania. Ochotka, czyli główny składnik tego, co chcę zrobić, a chcę zrobić zalewajkę karpiową. Za niedługo ruszam na pierwszą moją wyprawę, więc na pewno tą zalewajkę użyję sobie. Będę chciał zblendować pół Ochotki i Jokersa, a pół zostawić w całości, żeby te całe kawałki właśnie Ochotki i Jokersa też zalegały w moim miejscu nęcenia. Więc pół zblendowanej Ochotki na pewno da duży aromat i zapach, smak, a całość, całe Ochotki i Jokers na pewno pobudzą rybę do pobierania pokarmu. Jakby nie było, Ochotka i Jokers, naturalny składnik, naturalny pokarm dla naszych wszystkich, można powiedzieć, ryb. Ja akurat tutaj w tym odcinku chcę pokazać, jak zrobić właśnie taką zalewajkę i głównym składnikiem, tak jak wspomniałem, będzie Ochotka. Następnym składnikiem będzie słonecznik prażony. Kupiłem sobie słonecznik w Biedronce, zapłaciłem za niego niecałe 3 zł. Zblenduję go razem z upinami. Ważne jest to, żeby upinki też były, ze względu na to, żeby nasza zalewajka miała cząsteczki unoszące się. Właśnie jak zblenduję sobie słonecznik, to te cząsteczki słonecznika będą się nam unosić i opadać, co nam da fajną pracę naszej zalewajki, a między innymi dodadzą walorów smakowych i zapachowych. Następnym składnikiem jest to białko, które zostało mi po treningach w WPC, w którym znajdują się naprawdę spore ilości białka zwierzęcego, uznawane za najważniejsze źródło aminokwasów. Więc dodamy sobie też właśnie takie 2 łyżki białka. Ja mam akurat smak tutaj bananowy, ale i tak mi to nie przejdzie aż tak jak Ochotka i następny składnik, który Wam pokażę. Miód sztuczny akurat mam, płynny. Też będzie dobrym konserwantem do naszej zalewajki. Tak samo jak inne składniki, które za chwilę powiem, ale da nam to bardzo dużą słodycz w naszej zalewajce i gęstość, którą chcę uzyskać właśnie dodając też miód. Następnym składnikiem będzie sól. Dodam 2 łyżki soli, żeby zakonserwować naszą zalewajkę, pomimo tego, że jest właśnie w Ochotce woda, a sól nam fajnie to zakonserwuje. Następny składnik jest to mączka squidowa, która doda nam też walory smakowe, zapachowe. Śmierdząca mączka squidowa, którą używam często na swoich właśnie zasiadkach, dipując kulki. I tutaj chciałem podziękować, dzięki Łukasz, za tą mączkę, bo ta mączka też dała mi dużo fajnych karpiowych ryb. I jeszcze mam tutaj jeden składnik. Mam tutaj jeszcze jeden składnik, główna, można powiedzieć, też baza mojej zalewajki. Jest to melasa buraczana. Ja kupuję właśnie w takich dużych opakowaniach melasę. Za chwilę się będę brał właśnie za produkcję mojej zalewajki, którą chcę Wam pokazać. Ale jeszcze są potrzebne do tego elektronarzędzia. Taki młynek, który kupiłem bodajże w Lidlu, jest bardzo dobrym młynkiem do
różnego rodzaju ziaren, zbóż, orzechów. Ja używam często właśnie tego młynka do blendowania chleba tostowego. Jak jadę właśnie na Klenie, na rzekę, na feder, używam sobie, blenduję sobie w tym kulki, chleb tostowy i inne składniki, które mogę naprawdę bardzo dobrze rozdrobnić. I oczywiście blender będzie nam potrzebny do zblendowania naszej całej zalewajki, żeby wszystkie półprodukty były dobrze wymieszane. Oczywiście ochotkę dodam na samym końcu, ale to za chwilę zobaczycie, jak nastąpię z produkcją mojej właśnie zalewajki karpiowej. Więc zabieram się do blendowania pierwsze składników suchych. Na sam początek dodamy sobie słonecznik. Niedużą ilość, jakieś 20-30 gram. I sobie to zblendujemy. Po chwili blendowania mamy dość spore kawałki. Słonecznik z upinami trzeba chwilę pomielić, żeby uzyskać drobniejszą frakcję. Więc widzimy się, jak dopiero zblenduje całość. Słonecznik mamy zblendowany, chociaż są większe frakcje. Teraz sobie dodamy resztę składników, czyli 2 łyżki soli. Dwie łyżki białka. I 2 łyżki mączki squidowej. Teraz sobie wszystko jeszcze raz zblendujemy. Blendowaliśmy to w celu wymieszania naszych składników. Zapach jest naprawdę bardzo fajny. Zrobiło się tego naprawdę dość sporo. Tak to wszystko wygląda. Mączka, sól, białko i słonecznik. Zapach tego jest bardzo squidowy, przebijający się słonecznik. W ogóle tego banana nie czuć, które było w białku, ale na pewno da nam to bardzo pożywny pokarm dla ryb. Teraz sobie to musimy przesypać do innego opakowania. Ja tutaj mam pojemniczek już zrobiony. Przesypujemy sobie całość. I teraz będziemy blendować ochotkę. Więc wkładamy sobie nasze ostrze i dodajemy naszą ochotkę. Teraz zaznaczę, że są to moje specjalne narzędzia do robienia różnych zalewajek, zanęt i innych produktów na ryby, więc nie biorę tego mamie, tylko sam sobie to kupiłem na własny użytek. Bo jakby tak mama widziała, że takie coś biorę jej, to mogłoby się to źle trochę skończyć. I tak mamy już teraz podzielone, właśnie pół jest w blenderze,
pół jest zostawione, które damy w całości. Bierzemy i blendujemy teraz naszą ochotkę. I zrobiła się nam taka zupka, która rozrzedzi nam, jak sami widzicie, woda. Dlatego dałem sól, żeby to zakonserwowało. I składniki, które damy suche, żeby to wszystko się nie zrobiło breja, tylko żeby to było płynne. Naprawdę śmierdzący zapach ochotki. Teraz tą ochotkę dajemy do nowego pojemnika. Dodajemy miód. Połowę słoika sobie zostawię do czegoś innego. I teraz moją melasę będziemy musieli tu dolać. Leje się nasza melasa. Naprawdę dość sporo musimy dać tej melasy. I to wszystko za chwilę zblendujemy razem. Już zwykłym blenderem. Na samym końcu dodamy całą ochotkę, a za chwilę jeszcze dodamy zmielone suche składniki do tego. To będzie naprawdę dość spora porcja, która mi wystarczy, można powiedzieć, że na rok karpiowania, bo tego też się dużo nie daje. Chociaż oczywiście można to od razu całe użyć, ale to by było bez sensu. Tego się dodaje naprawdę mało. Najlepiej do PV-ek. Albo do ziaren, albo wymieszać jakiś miks. I wtedy w małych porcjach do wody. Oczywiście można zalać dużą ilość ziaren czy kulek całą taką porcją, no ale wtedy musimy się liczyć z kosztami, jakie wychodzą nam za te produkty, które tutaj właśnie dodajemy, a naprawdę jest skuteczne. Taka moja zalewajka, śmierdząco słodka. Melasę będę musiał, butelkę będę musiał przeciąć i wyciągnąć resztę z butelki. Melasy było około litra, więc teraz przecinam butelkę i dodaję do naszej zalewajki. Wydostałem praktycznie całą melasę z naszej zalewajki, z mojej butelki, całą melasę wydobyłem. Teraz pasuje to wszystko zblendować. Na samym spodzie butelki była naprawdę już
takie masło, można powiedzieć, z tej melasy. Teraz to wszystko sobie zblendujemy zwykłym blenderem. Oblepiło się dookoła. Mochotka oczywiście i Jokers. I zobaczcie, jak to teraz wygląda. Jest takie w miarę gęste, ale nie aż tak. Dlatego te suche składniki, które teraz też dodam tutaj, delikatnie mi to zagęszczą. A teraz taka konsystencja, jak to wszystko tutaj jest, to mi się przypomina jedna zalewajka z jednej firmy, coś podobnego, i to z droższych firm. Teraz sobie dodamy nasze składniki suche. Powoli, stopniowo wsypujemy nasze składniki suche. Mieszamy. I za chwilę będziemy blendować. Chodzi tu o proces, który nam zagęści naszą zalewajkę, żeby się ciasto czasem nie zrobiło. Więc stopniowo dodajemy sobie nasze suche składniki i za chwilę znowu będziemy to blendować. Nie dodaję wszystkiego na raz, tylko powoli, stopniowo, żeby uzyskać odpowiednią konsystencję zalewajki. Zapach squida, ochotki, przebijający się słodki zapach melasy i miodu tworzymy własną zalewajkę, która da nam pełno pięknych ryb, o czym sami się przekonacie w tym roku, bo wam pokażę, jak używam właśnie tej zalewajki. Jeszcze dodamy teraz już całość. Jeśli nie wystarczy taka ilość składników suchych, żeby uzyskać naszą konsystencję zalewajki, to po prostu robimy jeszcze małą porcję, słonecznik, białko i mączka squidowa. Teraz sobie to zblenduję i zobaczę, jaka konsystencja wyjdzie. A konsystencja jest naprawdę w porządku na te składniki, które dodałem. Teraz blenduję. Zblendowałem sobie już wszystkie suche składniki z mokrymi. Zostało jeszcze tylko dodać ochotkę, która też mi puściła wodę jeszcze, więc wezmę ją i tą wodę odleję i wtedy dodam ochotkę jeszcze tutaj i pokażę wam efekt końcowy mojej zalewajki,
karpiowej. Ten zapach, co się unosi teraz w moim małym pokoiku, jest tak śmierdzący, że jak tu mama wejdzie, to będzie masakra, ale naprawdę dobre półprodukty, które użyłem właśnie na tą zalewajkę i żeby moja ochotka się nie zepsuła, żeby nie poszła do utylizacji, zrobiłem sobie właśnie taką zalewajkę ochotkowo-squidową, słodką ochotkę ze squidem, tak to mogę nazwać. Więc odlewam tą wodę, co puściła jeszcze ochotka, i dodaję całą ochotkę do mojej zalewajki i pokazuję wam efekt końcowy. Dobra, dodajemy ochotkę. Teraz musimy bardzo dobrze to wymieszać, żeby ta ochotka się rozeszła po całej naszej zalewajce. Teraz już mieszamy tylko łyżką, żeby nie rozdrobnić ochotki Jokersa. Tak to wszystko wygląda. Kawałki ochotki, kawałki ochotki, kawałki Jokersa. O, nawet jeszcze widzę, że niektóre ochotki żyją. Tak się właśnie prezentuje moja zalewajka karpiowa. Teraz chciałem wam pokazać, że właśnie moja zalewajka nie rozpuszcza PV-ki. Wlejemy troszkę naszej zalewajki do PV-ki. Ja oczywiście odwróciłem sobie do góry dnem na chwilę, żeby móc nalać dobrą konsystencję. Nasypiemy sobie peletu. I znowu nalejemy naszej zalewajki. Trochę więcej jej po prostu naleję dla filmu. Teraz sobie rozetnę. I wrzucimy do wody. Pokażę wam, jak to w wodzie pracuje. Samą PV-kę właśnie, worek PV-a wrzucimy sobie do wody. Żebyście mogli właśnie zobaczyć, jak ta moja zalewajka pracuje i, tak jak wspomniałem, nie rozpuszcza PV-ki. Tutaj ją troszkę teraz jeszcze podziurkujemy. Tym nie da rady. Tu mam jakiś drucik. I teraz sobie PV-kę wrzucimy do wody. Oczywiście do tej PV-ki można dać cały przypon z ciężarkiem i wrzucić do wody po prostu i czekać na branie.
Zapewne lepiej by wyglądało to w akwarium, ale nie mam na razie do dyspozycji akwarium, więc pokazałem, jak to w pojemniku wszystko wygląda. Jak sami żeście widzieli na samym początku, jak się rozpuściła PV-ka, od razu uderzyło do góry. Właśnie ten słonecznik, który widzicie, jak się teraz kręci, wziąłem, pomieszałem. Wziąłem, pomieszałem, żeby pokazać wam, jak to wszystko tutaj wygląda. Ale niestety to, co się działo na dnie, nie widać było przez smużenie słonecznika. Ale tak, sami teraz możecie zobaczyć, woda się zabarwiła na kolor właśnie naszej zalewajki. Ta ochotka usiadła też na dnie. Te całe te mączki, które dodałem właśnie do zalewajki, też usiadły na dnie i delikatnie one się tam rozchodziły na boki przy naszej przynęcie, którą mielibyśmy w środku naszej PV-ki. Więc tak to wygląda. A teraz idziemy do podsumowania. Przechodzimy do podsumowania naszej zalewajki. Wyszło nam praktycznie 2 litry ze składników, które użyłem na tą właśnie zalewajkę. Mógłbym ją nazwać słodka ochotka ze squidem. Dlaczego słodka ochotka ze squidem? Sami pewnie wywnioskujecie. Ale uzasadnię. Jeśli otwiera się opakowanie, odkręcamy naszą butelkę i wąchamy, naprawdę czuć śmierdzący zapach squida i ochotki, przebijający się właśnie słodki zapach melasy i miodu. Taką zalewajkę każdy sobie może zrobić. Proporcje i składniki, jakie użyłem, będziecie mieć na dole w opisie. Polecam każdemu i taką zalewajką możemy sobie zalać PV-ki, bo nie rozpuszcza, PV-ki się nam nie rozpuszczają, czy to jest worek, czy siateczka, się nie rozpuszcza przez dodatek soli, która konserwuje za jednym razem nam zalewajkę. Są tutaj właśnie żywe robaki, dlatego ta sól jest potrzebna, żeby się nam taka zalewajka nie psuła. Jeśli się wam podobał taki właśnie odcinek skarpiowej kuchni Edka, zapraszam was do subskrypcji mojego kanału, bo na pewno będzie więcej takich domowych sposobów, jak co zrobić. Komentarza, jeśli coś myślicie, że zrobiłem tutaj źle czy dobrze, zapraszam was do komentowania tego właśnie filmu. I do lajkowania, jeśli się podobało, jeśli w czymś komuś pomogłem, to lajki na dole tutaj. Na dole lajeczki. Zawsze to jest motywacja dla mnie, żeby nagrywać dla was filmy nie tylko wędkarskie, ale też inne, które mam na swoim kanale. Jak sami wiecie, ja jestem wędkarzem, jeżdżę za karpiem, na metod feeder, ze spinningiem, ze spławikiem, na lód. Jeszcze w tym roku kupiłem muchówkę, więc zapraszam was na kolejne odcinki Wędkarstwo Zetkiem. Ryby, ryby, jedziemy na ryby, Wędkarstwo Zetkiem. Trzymajcie się. Do następnego odcinka.